Cześć, nazywam się Marcin Ziemek i zapraszam Cię na moje wystąpienie na temat projektowania i integracji systemów informatycznych. Podczas prezentacji odpowiemy na pytanie, w jaki sposób projektować integrację systemów informatycznych oraz na co należy zwrócić uwagę podczas projektowania integracji interfejsów. Zatem od czego zacząć projektowanie integracji? Czy od wyboru stylu architektonicznego typu REST, czy od wyboru rozwiązania integracyjnego typu Kafka, może od formatu danych wykorzystywanego w integracji, jak JSON bądź XML, czy od wyboru języka programowania jak Java, może od struktury komunikatów? Odpowiedź jest, że od żadnego z tych punktów. Za chwilę omówimy wspólnie kroki procesu projektowania integracji, na co należy zwrócić uwagę, zanim przejdziemy do wyboru konkretnego rozwiązania integracyjnego, technologii czy formatu danych. Poznaj aktorów. Janek jest ekspertem IT, który będzie tłumaczył, na czym polega projektowanie integracji systemów informatycznych oraz Marcin, który chce się nauczyć o integracji. Czym jest integracja systemów informatycznych? Integracja systemów informatycznych jest to proces, który umożliwia współpracę oraz wymianę danych pomiędzy różnymi systemami IT. Umożliwia wykorzystanie funkcji oraz zasobów jednego systemu przez inny. Dostawca udostępnia funkcję systemu poprzez interfejs, a konsument ma możliwość z niej skorzystania za pośrednictwem interfejsu. W tym przypadku wprowadzając integrację pomiędzy dostawcą oraz konsumentem, umożliwimy im wymianę danych oraz wykorzystanie przez konsumenta funkcji zasobów udostępnionych przez dostawcę. Podczas projektowania integracji musimy zwrócić uwagę, aby udostępnić odpowiednie funkcje oraz zasoby. Systemy nie powinny wymieniać się danymi lub umożliwiać wykorzystanie funkcji, które nie są im niezbędne. Jakie są zalety oraz wady integracji systemów informatycznych? Integracja systemów informatycznych umożliwia korzystanie z funkcji oraz zasobów innego systemu informatycznego. To, o czym już mówiliśmy. W związku z tym nie jest konieczna rozbudowa jednego systemu o funkcję innego systemu informatycznego. Integracja systemów informatycznych może przyczynić się do zwiększenia wydajności oraz jakości pracy przedsiębiorstwa oraz pracowników, na przykład po wprowadzeniu interfejsów automatycznych pomiędzy systemami przekazującym dane. Automatyczna wymiana danych spowoduje, że dane będą spójne między systemami, na przykład dane klienta jak adres czy numer telefonu będą spójne w różnych systemach. Zmiana danych kontaktowych w jednym systemie spowoduje zaktualizowanie tych danych w innych systemach. Wprowadzenie integracji automatycznej umożliwia wyeliminowanie błędów związanych z kopiowaniem ręcznym danych pomiędzy systemami. Musimy jednak pamiętać, że zalety oraz wady integracji najlepiej jest analizować w kontekście do konkretnego przypadku użycia. Omówmy teraz, od czego zacząć projektowanie integracji oraz wybór rozwiązania integracyjnego. Aby zaprojektować interfejsy, musimy zidentyfikować integracyjne przypadki użycia, zdefiniować typ przetwarzania danych online, offline. Musimy określić tryb integracji, czy jest automatyczna, semiautomatyczna, manualna. Należy zdefiniować typ integracji, synchroniczny pull lub asynchroniczny push, zdefiniować protokół integracyjny, zdefiniować format danych, model danych komunikacji, specyfikację wejścia, specyfikację wyjścia, obsługę błędów, zdefiniować wydajność oraz bezpieczeństwo, zdefiniować rozwiązanie i technologię integracji, czy określić scenariusz integracyjny oraz zaprojektować model danych komunikacji. Jednym z kluczowych kryteriów podczas projektowania integracji systemów informatycznych jest zrozumienie, czy proces biznesowy oraz jego kroki muszą być przetwarzane w czasie rzeczywistym, czy nie, tak zwane przetwarzanie online lub offline. Omówmy teraz, czym jest integracja online, a czym offline. Integracje online są trudniejsze do zaprojektowania, implementacji, utrzymania oraz bardziej kosztowne. Przykładem procesu przetwarzania w czasie rzeczywistym jest komponowanie zamówienia w sklepie internetowym, wyszukiwanie ubrań, dodawanie ich do koszyka czy złożenie zamówienia. Powinny one być realizowane w czasie rzeczywistym. Klient nie będzie korzystał z platformy, w której wyszukiwanie oraz przeglądanie butów trwa godzinę lub dzień. Z kolei integracje offline są bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku procesów, które nie muszą być przetwarzane w czasie rzeczywistym. Przykładowo procesy związane z raportowaniem, wyznaczaniem rekomendacji, scoringu klienta, ratingu są procesami uruchamianymi na przykład co jeden dzień, tydzień bądź miesiąc. W związku z tym wymagane dane mogą zostać pobrane w trybie batchowym, czyli offline, co dzień, tydzień bądź miesiąc. Gdy jest to możliwe, wówczas należy rozważyć wykorzystanie integracji offline, gdyż jest przeważnie łatwiejsza do zaprojektowania, implementacji oraz utrzymania. Ustalenie typu przetwarzania danych jest bardzo ważne, gdyż wpływa na wszystkie kolejne szczegóły integracji. Integrację online wykorzystujemy w celu przekazywania danych w czasie rzeczywistym. W związku z tym zakres przekazywanych danych nie może być bardzo duży. Musimy zwrócić uwagę również na całkowity czas odpowiedzi udostępnionej funkcji, który zawiera wysłanie żądania przez konsumenta, następnie przygotowanie danych oraz przekazanie odpowiedzi przez dostawcę. Operacja przygotowania danych nie może być bardzo czasochłonna. Przykładowo operacja wyszukania koszuli zainicjowana przez klienta korzystającego z platformy zakupowej nie może trwać godziny. Wyniki powinny być dostępne w ciągu milisekund, nie dłużej niż 1-2 sekundy. W dalszej części omówimy mechanizmy, które możemy zastosować, gdy operacja przygotowania danych zajmuje dużo czasu, takie jak buforowanie bądź stronicowanie. Integracje offline są bardzo dobrym rozwiązaniem, gdy nie ma potrzeby przekazywania danych w czasie rzeczywistym. Przykładem takich procesów są raportowanie, przekazanie danych do hurtowni danych, wyznaczanie rekomendacji. Gdy przekazywany zakres danych jest bardzo duży, wówczas wykorzystanie integracji offline jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Kolejnym kryterium jest określenie trybu integracji: automatyczna, semiautomatyczna lub manualna. Integracja automatyczna polega na tym, że nie jest konieczna ingerencja
ingerencja ludzka w przekazywanie oraz odbieranie danych pomiędzy systemami. W celu lepszego zrozumienia integracji automatycznej omówimy ją na przykładzie zaprezentowanym na diagramie. Konsument inicjuje żądanie wywołania funkcji. Jest ona udostępniona przez dostawcę. Po otrzymaniu żądania następuje przygotowanie odpowiedzi przez dostawcę. Następnie przekazana jest odpowiedź do konsumenta. Integracja odbywa się automatycznie, bez ingerencji ludzkiej. Integracja manualna oznacza, że człowiek odpowiedzialny jest za ręczne przekazanie danych pomiędzy systemami. Przykładem takiej integracji jest scenariusz, gdy użytkownik loguje się do dostawcy systemu źródłowego, następnie wyszukuje dane oraz w kolejnym kroku ręcznie wprowadza dane do konsumenta systemu docelowego. Integracja manualna buduje się z reguły tymczasowo, np. w początkowych fazach projektu. Innym powodem może być uzasadnienie biznesowe. Gdy przykładowo budowany interfejs jest tymczasowy lub rzadko wykorzystywany, wówczas może się okazać, że budowa automatycznego interfejsu jest zbyt kosztowna i nie ma uzasadnienia. Podczas integracji manualnej występuje ingerencja człowieka. W naszym przykładzie człowiek ręcznie wywołuje funkcję u dostawcy. Może być to funkcja wyszukiwania ubrań, wyznaczenia rekomendacji czy wygenerowania raportu. Następnie dostawca odpowiada za przygotowanie wyników oraz zaprezentowanie użytkownikowi. W kolejnym kroku człowiek wprowadza wyniki do konsumenta, gdzie są zapisywane. W integracji manualnej człowiek odpowiada za inicjowanie funkcji u dostawcy oraz przekazanie danych do konsumenta. Integracja semiautomatyczna oznacza, że wymagana jest ingerencja ludzka, ale w ograniczonym zakresie. W powyższym przykładzie dostawca przygotowuje dane oraz generuje plik CSV. Następnie człowiek pobiera wygenerowany plik oraz wczytuje u konsumenta. Po załadowaniu pliku u konsumenta następuje wczytanie danych oraz uruchomienie funkcji. Ingerencja ludzka w przypadku integracji semiautomatycznej jest bardzo ograniczona. W tym przypadku rola człowieka ogranicza się do przekazania pliku pomiędzy dostawcą oraz konsumentem. Człowiek nie wprowadza żadnych danych ręcznie, nie wykonuje operacji wyszukania czy wyboru danych do przesłania. Ingerencja ludzka ogranicza się tylko do czynności, które nie mają wpływu na generowanie danych po stronie dostawcy. Ogranicza się z reguły do wczytania danych oraz uruchomienia funkcji po stronie konsumenta. Następnym kryterium jest określenie typu integracji, synchroniczna pull lub asynchroniczna push. Integracja synchroniczna oznacza, że konsument pobiera dane od dostawcy, inicjując żądanie. W tym przypadku konsument odpowiedzialny jest za zainicjowanie żądania pobrania danych. Jest to integracja 1:1 pomiędzy konsumentem oraz dostawcą. Najpopularniejszymi rozwiązaniami tego typu są zasoby REST, operacja Web Service SOAP, pobranie danych z bazy danych. Integracja typu pull konsument wywołuje funkcję u dostawcy, następnie otrzymuje odpowiedź z wynikami. Aktorem inicjującym wywołanie funkcji jest konsument. Wywołanie funkcji po stronie dostawcy odbywa się poprzez API, którym może być operacja SOAP, zasób REST, widok czy procedura bazodanowa. Integrację typu pull wykorzystujemy, gdy to konsument chce mieć kontrolę, kiedy wywołać funkcję. Jest to wywołanie 1:1 pomiędzy konsumentem oraz dostawcą. Przykładowa operacja pobrania danych klienta czy wyszukanie posiłków w restauracjach są przykładami operacji, gdzie powinniśmy zastosować integrację typu pull. Bardzo często spotykamy się z rozwiązaniami takimi jak udostępnienie operacji SOAP, udostępnienie zasobu REST, udostępnienie widoku bazodanowego czy udostępnienie procedury bazodanowej. Widoki bazodanowe wykorzystywane są do operacji przeglądania, wyszukania, natomiast procedury do zapisu aktualizacji. Integracja typu push oznacza, że dostawca wysyła dane do konsumenta lub konsumentów. W tym przypadku dostawca odpowiedzialny jest za zainicjowanie wysłania danych. Możliwa jest integracja 1:1 pomiędzy dostawcą oraz konsumentami. Najpopularniejszymi rozwiązaniami tego typu są tematy Kafka. W integracji typu push dostawca przygotowuje dane oraz przekazuje do konsumenta bądź konsumentów, którym inicjującym jest dostawca, który może przekazać dane na przykład, gdy ulegną zmianie. Jest to wywołanie 1:1 pomiędzy dostawcą oraz konsumentami. Przykładem jest operacja przekazania notyfikacji o statusie zamówienia. W chwili, gdy status zamówienia ulegnie zmianie, wówczas przekazywana jest notyfikacja o aktualnym statusie do wszystkich konsumentów. W przypadku integracji typu push bardzo często spotykamy się z rozwiązaniami takimi jak przekazanie danych poprzez pliki płaskie, CSV lub TSV, przekazanie danych przez Kafkę. Przeważnie jednak pliki płaskie wykorzystywane są do integracji wsadowej, offline, natomiast Kafka do integracji w czasie rzeczywistym online. Kolejnym kryterium jest określenie protokołu komunikacji. Integracja online może zostać zrealizowana za pośrednictwem protokołu HTTP lub HTTPS. Integracja offline, wymiana danych poprzez pliki płaskie z wykorzystaniem FTP lub SFTP. Innymi popularnymi protokołami są SOAP czy SMTP. Następnie musimy określić format danych wykorzystany w integracji. Popularnymi formatami w integracjach online są JSON, XML bądź AVRO. W integracjach offline opartych na plikach popularnym formatem jest CSV, TSV. Następnie należy zwrócić uwagę na inne kryteria. Musimy zwrócić uwagę na kwestie związane z wydajnością, czasem odpowiedzi oraz bezpieczeństwem. Polityka organizacji może wymuszać na nas zastosowanie bezpiecznych protokołów HTTPS, SFTP oraz certyfikatów X509 z kluczem RSA do uwierzytelniania. Należy zastanowić się, czy konieczne jest dodanie buforowania oraz stronicowania. Po ustaleniu typu przetwarzania online-offline, trybu integracji automatyczna, semiautomatyczna, manualna, typu integracji pull-push, protokołu integracyjnego, formatu danych, wydajności, bezpieczeństwa,
możemy przystąpić do wyboru rozwiązania oraz technologii integracji. Musimy pamiętać również, aby przy wyborze uwzględnić zasady architektury integracji dostępne w naszej organizacji. Jeśli zasady definiują, by wszystkie interfejsy typu online, pool były budowane z wykorzystaniem SOAP oraz HTTPS, wówczas musimy je uwzględnić. Najpopularniejszymi rozwiązaniami technologiami integracyjnymi są szyny integracyjne, np. webmethods, TIBCO, IBM, systemy kolejkowe, tematy Kafka, zasoby REST, operacje SOAP, przesyłanie plików płaskich CSV, TSV. W celu implementacji integracji synchronicznej możemy wykorzystać zasoby REST czy operacje SOAP. Do implementacji integracji asynchronicznej możemy skorzystać z systemu kolejek MQ. W celu implementacji interfejsu online powinniśmy wykorzystać zasoby REST, operacje SOAP, systemy kolejek MQ bądź tematy Kafka. Do implementacji integracji offline możemy skorzystać z przepływów ETL. Podczas projektowania integracji warto rozważyć wykorzystanie wzorców integracyjnych. Wzorce integracyjne są sprawdzonymi sposobami rozwiązania określonego problemu integracyjnego. Najpopularniejszymi wzorcami integracji są wzorzec integracji synchronicznej żądanie oraz odpowiedź, asynchronicznej żądanie oraz zwrotka, identyfikator korelacji, punkt-punkt, publikuj, subskrybuj, kanały i procesory, router sterowany treścią wiadomości, wzbogacacz treści, rozdzielacz, agregator, broker wiadomości, szyna wiadomości czy kanoniczny model danych. Gdybyś chciał poznać szczegółowo wymienione wzorce, zajrzyj na mojego bloga, na którym przygotowałem artykuł na ich temat, bądź do innej literatury. Zasady architektury integracji zawierają wytyczne, którymi powinniśmy się kierować podczas projektowania integracji. W organizacjach określane są zasady, które powinny być uwzględniane podczas projektowania interfejsów. Zasady mogą dotyczyć standardów bezpieczeństwa, jakie należy zastosować np. poprzez wykorzystanie protokołów zabezpieczonych SSH, HTTPS, SFTP, czy mechanizmów uwierzytelniania, wykorzystanie certyfikatów X509. Mogą zawierać również wymogi związane z nazewnictwem interfejsów integracyjnych czy wersji protokołu integracyjnego, np. SOAP 1.2. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i uwagę. Gdybyś miał jakieś pytania do mnie lub do prezentacji, napisz do mnie na adres e-mail lub na LinkedIn. Cześć!